Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Fire Red Project. Sorgawo mi coś mi zaleciało w gardle. Akurat tak chciałem się widać, czy coś mi musiało zlecieć. Okej, na samym początku tego filmu chciałem wam bardzo podziękować za wszelką aktywność pod ostatnim fatalnym odcinkiem, który widzieliście i który był naprawdę, no beznadziejny, tak? Nie mogłem w ogóle nic zrobić, jakoś tak byłem rozkojarzony i w ogóle ta gra jest męcząca strasznie na tym poziomie medium. Już na poziomie medium jest męcząca, bo dowiedziałem się, że na poziomie medium każdy ten będzie miał Pokémon na takim poziomie jak ja będę miał, więc to już w ogóle jest masakra. Jeżeli nie będziemy mieć odpowiednich typów na danego trenera, no to po prostu będziemy padać, a zazwyczaj na początku tak jest, że jest ciężko z tymi typami. No oczywiście gdybym miał w tym momencie wybrałbym Chespina, to pewnie miałbym łatwiej z Misty i tak samo miałbym łatwiej z Brockiem, ale dobra, mniejsza o to. Też wam powiedziałem na nazwę odcinka tamtego, nazwałem nie oglądaj tego i dużo mniej osób to oglądało, więc ten odcinek nazwiemy zobacz, musisz to zobaczyć, więc zobaczymy czy będzie więcej wyświetleń, mam nadzieję, że tak. Więc co, pokażę wam team, bo troszeczkę się zmieniło, znaczy zmieniło, po prostu zostały wyekspione Pokémony. Niestety niechcący wyekspiłem tak Hanzo, że ewoluował i mamy już naszego Greninja, tak, mamy Greninja. Hanzo wytrenowany na zbyt wysoki poziom, niestety. No ale co ja zrobię, za szybko ekspiłem. Rok 209, decyzja 34, Mulera 36, inny skill 31. Więc może dajmy dzisiaj kogoś innego na pierwsze miejsce. Halo. No o, bo tutaj enterem to trzeba zrobić, dobra. Chodź ty, kurde co jest. Chodź ty Rok, bo ty masz najmniejszy level. A wiemy, że chcesz na pewno poekspić sobie, tak? Aha, tutaj było to całe, że tutaj Rokecie to zniszczyli w ogóle, więc przejdźmy po prostu dalej, bo on tutaj jest, ten Roket. Musimy go pokonać, on ma Kroganka, ma, okej? Okay? 21 level, no widzicie, tam miała 36, tam miała, potrafiła mieć 30 któryś level, a tutaj niestety mamy walkę z Pokemonami dużo mniejszymi, dużo mniejsze levele, na przykład taki Hanzo, no to miałby przewagę przecież 15 leveli, tak? No, zabij go na tym odslapem. Nie wiem, ma rozblaskiem bić. Nie wiem, chodź ty, Hanzo. Kurde, znowu mam wrażenie, że mam we dziko mikrofon. Spróbuję go przybliżyć. I może teraz będzie lepiej mnie słychać. Mam przynajmniej taką nadzieję, nie? Water Pulse. Oj, no tak, w sumie było dużo wyższy level, więc dostaję TM 28. Nie wiem, co to był za TM, bo nie zdążyłem przeczytać. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się seria podoba, bo chyba wam się podoba, patrząc na to jak ją oceniacie. Dużo jest naprawdę łapek w górę, to mnie cieszy. Subskrypcje lecą, już jest ponad 1700 osób, więc mega fajna sprawa. Mam nadzieję, że... no nie. No chyba najgorsze co mogłem zrobić, to spaść tutaj znowu. No nie. A ja już tak często robiłem jak grałem w te Pokémony. Tutaj nie możemy przejść, bo tu musimy mieć kata. Przypomnieliście mi także, że kata się dostaje przecież na statku, no tak, to jest Daker, do niego nie będziemy wchodzić, tamtędy nie możemy przejść, więc musimy przejść tędy. Ej, ale to strasznie szybko tutaj to idzie, nie chcę dzisiaj walczyć z liderem. Zwłaszcza, że ja znowu nie mam Pokemonów idealnych na następną salę, bo następna sala, jak dobrze wiemy, jest elektryczna. A ja tam to już w ogóle nie mam Pokemonów idealnych na tamtą salę, więc to już w ogóle jest złe. Czekajcie, czemu Rok nie dostaje expa? Ej, czemu Rok nie dostaje expa? Halo, co się tutaj odwala? Dostają inne Pokémony, ale Rok nie dostaje expa. Nie wiem, czy to przez to, że miałem ten level limit? Tak, jak chcę to wyłączyć, bo tak w sumie ten level limit mi nic nie da, bo ani raz tam mi parę razy zatrzymał ten, no ale to w sumie tak nic nie zmienia, bo te Pokémony i tak mają na tym poziomie co ja, więc w sumie, no nie wiem, zobaczymy czy... Oj, to już tak niezbyt dobrze to zadziałało. No i teraz dostał levela, okej. Okay. Dostał teraz przynajmniej trochę expon, to chociaż tyle, bo przedtem chyba przychodziło o to, że... O, Drillbur. Nie wiem czy... Akurat, ajajaj, też, ojojoj, ale mu wywaliłem. Może dajmy, dajmy razie Nesquika. Ktoś tam pisał, że nie trenował jednak tego mojej Mulery.
I tak ja tak pewnie będę robił. Ja nie chciałem, żeby mi pomogła w sali, na sali. Tak naprawdę troszeczkę mało mi pomogła. W sumie to prawie w ogóle mi nie pomógł ten Pokémon. Bo i tak większą robotę robił Hanzo na tej sali, więc to już w ogóle. Właśnie przecież. Nie, pewnie używaj ruchu ziemnego na Pokemona latającego. To na pewno się uda. Take down, uderz. No, nie zrobiłeś się, dobra, okej. To będzie jeszcze jedna walka. Nie chcę twojego numeru, laska. Możesz mi dać kiedy indziej Nidorino. Nidoran znaczy, nie Nidorino. Udało się, pięknie rozstaj. Teraz jest Nidorino. O, jest Nidorino, to będzie większy problem. Wydaje mi się, że tutaj możemy Decibela wysłać. Zobaczymy, co z tym, jak on sobie poradzi. Może Erkater. Ładnie, no ma w sumie 14 leveli różnicy, więc... no i tu jeszcze jest Vermilion City. Tylko, aha, no tak, bo myślę, że my tutaj nie musimy iść od razu, my tutaj nie możemy od razu iść na salę, no najpierw musimy iść przecież na ten. Na SS Anne, więc w sumie spoko. Okej, czekaj, co? Dam ci Frokiego, a ty mi dasz Fennekina. No sorry, ale nie dam ci Frokiego, bo nie mam. Mam tylko i wyłącznie Greninja już w tym momencie. Gdybym miał Frokiego, czy bym go wymienił na... Raczej wątpię, że żebym... Ojej, tu mi teraz już mówię o Pokemonach, dobra. O nie, weźmy Bike Voucher, okej! Okay. Dobra, czy jednak to było opłacane, co zrobiłem w tym momencie? Wystarczyło go posłuchać i dostałem voucher na rower. Zobaczmy, co tutaj mamy. A to co to jest? DPP. Okej. Okej, lecimy dalej. Tutaj mamy oczywiście drogę. O, zobaczmy, co tutaj mamy. Awakening. Tutaj mamy Diglett Cave. Zobaczmy, czy coś w Diglett Cave można złapać innego niż Digletta. Chyba jednak nie. No nie, no nie mogę uciec przed Digletem. Jakie to jest gówno. No ucieknij, albo przegnij. No, udało ci się uciec. Robię, żeby nie było. Dactrio, oj, Dactrio to... To bym sobie w sumie nawet pokonał takie Dactrio. Użyj go tu pulsa i pokonaj Hanzo od tego Dactrio. No bo to Dactrio jest zawsze więcej, dużo expa. No to jednak już ostatnia forma ewolucji. Dobra, chodźmy tutaj. Wyleczmy nasze Pokémony. Czekajcie, byłem w tym domku tutaj? Nie byłem. A tutaj dostaniemy z tego co wiem Old Rod, tak. Old Rod. Dobra, więc co, idziemy na SS Anne. O nie, ja wiem co mnie czeka na SS Anne, nie! O ja... Ja wiem co mnie tam czeka przecież, nie? Bo na SS Anne nas czeka nie tylko walki z innymi trenerami. Ale czekają nas także walki z... Walka czeka nas z naszym rywalem. No nie. Selfrock. Czy Selfrock to nie był taki... Musisz mi dokładnie powiedzieć co robił Selfrock. Ja go zmienię za Machota, bo on tak słaby. Hundur. Oka, tego pokona bym chciał mieć w moim teamie. Fajnie by było. I dobrze. Chociaż mogę sobie tego maczu to zostawić, bo to zawsze ruch typu ziemnego na pok... ty nam leczysz Pokémon. No właśnie, tak czułem, że któryś z tych pierwszych drzwi nam leczył Pokémony. Więc dobrze, że akurat go znalazłem tak szybko. No i ten double kick. Nidorino. Nidorina. Nidorino, Nidorina. Naprawdę Rock sobie fajnie radzi tutaj z nimi. Kiedy, na którym levelu Rock ewoluował w Boldora? Czekajcie. Jak nie na 30, to na którym? Na tak gdzieś koło, pewnie 35, coś takiego chyba, tak mi się coś przynajmniej kojarzy. Że to był taki, mniej więcej taki level. No, halo! Halo! Aha, z tobą się nie walczę, okej. Okay. A z tobą? Co tak tutaj stoisz? Bonjour! A bonjour, a bonjour! Bonjour, bonjour! Halo! A ty co? Wygryta! Wygryta! Oj, ty aż trzech trenerów. I znowu Nidorino. No tak troszeczkę mnie zawodzą te Pokémony, bo wszystkie są zazwyczaj są z tej generacji pierwszej. Widzimy, że większość takich Pokémonów. Yellow Shark. A ty koleżanko, co masz tutaj? No, o, ty masz Fletchlinga, no to akurat spoko. Fletchling tutaj obywa 4 super efektywny, tak? Bo ogniste Pokémony też obywają super efektywnie od kamienia. A jeszcze do tego jest ptakiem, więc już w ogóle.
Chyba, że Fletching w pierwszej formie jest już ognisty? Chyba tak. Czekaj, dalej mam mikrofon tak jakbym miał za daleko. Kurde no, teraz będzie zostawiać takie troszeczkę niepotrzebne trzaski, ale chcę ten mikrofon ułożyć sobie jak najlepiej. I na razie to nie wychodzi. Mam nadzieję, że kiedyś mi w końcu to wyjdzie. Chyba tutaj mamy kucharzy. Z tymi kucharzami chyba się nie walczyło. Mamy tutaj Great Balla. Mhm. A ty co nam tutaj... Nie, mi się chyba nie walczyło. Tylko nie wiem, czy czasem coś w koszach właśnie. Chesto Berry, Cherry Berry i Pecha Berry. Tak właśnie czułem, że coś tutaj będą. Jakieś te rzeczy. Bo skoro to jest kuchnia, no to raczej mogło coś... Można było się czegoś spodziewać w koszu, tak? Mogli coś tutaj wyrzucić sobie mości panowie. Tutaj też są pokoje na dole. Oj, masz Machoka. I masz także Super Potiona, którego się zwinąłem. Czekaj, jest Machok, czy... Tak, myślę, że to jest jakieś... Oj, Hyper Potion. Tak, coś się, żeby sprawdzić ten kosz, że może coś tam być. I okazało się, że jednak coś tam było, więc... Oj, wodny Pokémon. Chodź, Lucibel. Mógłbym używać Millery, ale jakoś... No tak jak mówię, nie chcę... Nie chcę, żeby ona zagościła na dłużej w moim teamie, więc jak najszybciej trzeba złapać jakiegoś... Pokemona typu roślinnego najlepiej. Co to jest? Aha, to jest ruch! Four runs, czyli co? On zwiększa speeda całej mojej drużyny, tak? Na 4 rundy. Niekoniecznie. Shelder. Oj, to nie jest dobry pomysł. Szybko go pchnąć, bo on zawsze mówi jakimś lodowym ruchem. O, i smog. I też... On jest, a czekaj, czy on jest w pierwszej formie smokiem? Nie wiem. Hanzo już bił level, tak by the way. Więc jeszcze wyższy level ma Hanzo. No i Ducklet. Chociaż Ducklet... No właśnie, Ducklet też obywa super efektywnie, bo też jest latającym Pokemonem, mimo tego, że jest wodnym. Bo to ma oczywiście dwa typy, tak? Skrull, znowu on. Nie wiem, teraz użyjemy Rock Slide. Dobrze sobie Rock radzi, mimo... No, znaczy, no przede wszystkim sobie dobrze radzi, dlatego, że ma... dużo większy level niż te Pokémony, na które musi walczyć. O jest te recovery. Dobrze, że Staryu, z którą walczyliśmy z Misty, nie miała tych recoverów. Zresztą wy i tak nie widzieliście tej walki, którą ja wygrałem, więc to już w ogóle. Ale tamten odcinek był tak fatalny, że to już... że to przechodziło w ogóle jakiekolwiek pojęcie, więc wolałem wam odpuścić tego wszystkiego, co tam się działo w Frischlisz. Nie mogę przeżyć z duchem, no tak. Może lepiej zmienimy Pokemona, choć nie Squig, może ty. Chociaż, czy to było dobre wybranie ciebie? Właśnie nie wiem. Chociaż ten Matshotem też coś robisz. Squig może się przydać z tym Matshotem na lidera. Ale także będę musiał podtrenować Pokemony pod poziom... pod poziom oczywiście mojego Hanzo, bo... reszta Pokemonów... lider będzie miał Pokemony na poziomie Hanzo, tak? Ojej, dlaczego ja to użyłem? Wiesz, to jest wodny także Pokémon. Nie wiem, użyj Quick Ataku i tyle. To idzie go zjeść. On będzie miał także Pokémony na poziomie Hanzo raczej, więc no to będzie trzeba sobie jednak troszeczkę te Pokémony podtrenować, żeby nie odstawać za dużo, ale żeby było mi łatwiej. Chociaż i tak wiem, że będzie mega ciężko. Dobra, chodź Millera, bo on ma zresztą 37 level. To już w ogóle, ale ma tak słabe ruchy, jeżeli chodzi o trawę, ma Wild Hipa, nawet Razor Leafa nie ma, no to już jest w ogóle słabe. Naprawdę, nie jest to Pokémon moich marzeń. Oczywiście Victreebel już fajnie wygląda, już to fajnie się prezentuje. Ten Venibel no, mógłby być lepszy, tak? Powiedzmy sobie szczerze, Staryu. No dobra, no pokonuje te Pokémony typu tego, no, ale on ma 17 poziomów różnicy, więc to chyba on nie powinien ich pokonać, tylko on musi ich pokonywać. O, tak to powinienem powiedzieć. Dobra, idziemy teraz do góry. Idziemy do pokoju numer 2, bo tutaj była nasza koleżanka, która leczy Pokémony. Możemy tutaj chyba wyjść na górę. I tutaj można było chyba wyjść na czubek statku, tak? Tak, tutaj można było wyjść na czubek. O, i tutaj walczymy z kimś. A wiecie, że nawet się nie zapomniałem sobie, że tutaj z kimś walczymy? Zapomniałem sobie. No zapomniałem sobie, no tak. No, Frischlisz. Naprawdę, chciałem... Chciałem podexpić, a no w sumie Rock sobie też radzi. A ty co? Ty nam nic tutaj nie mówisz, ty kolego? O, ty też chcesz walczyć. Okej. Okay. I znowu masz Timbura. No dlaczego wy wszyscy macie tego Timbura? Dobrze, że ten Timbur mnie nie atakuje w ogóle. Nesquik 33 level, Shelder.
No, uderz go. Kurde, protek. Ajajajajaj. Ile razy? 4. Naprawdę mam wrażenie, że na tym poziomie medium to wszystko im wychodzi na dobre. Oni zazwyczaj atakują 4 lub 5 razy, a jeżeli jest confused, to chyba za każdym razem confused trafia, naprawdę. Jak nas ktoś, jesteśmy pod wpływem konfuzji, to chyba jeszcze ani raz nie uderzyłem w tej grze przeciwnika, nie wiem, jeżeli uderzyłem na waszych oczach, to możecie mi przypomnieć, bo ja tego sam nie pamiętam. Dobra, tutaj też są dalej pokoje, ale wiem, że pasowałoby się wyleczyć, bo nie wiem w którym dokładnie miejscu, ale chyba przed wejściem do tego kapitana, którym nam daje oczywiście ten cudowny ruch, którym jest kat. On nam dodaje i tam chyba trzeba będzie. Tam przed nim będzie chyba walka z. No uderz go tym rockslidem, no w końcu. Dakleta też uderz rockslidem. Dobrze. I Clouder. Chyba może do niego zmienimy sobie. Niestety. Clown. Nie wiem. Jeżeli wiecie jak to wyczytać, to tą nazwę to powiedzcie, ale mi się na brzydko odbija, no fuck. Ej, tak w sumie to ja powinienem już zacząć się straszać z tym odcinkiem, bo no za chwilę muszę się wybrać do szkoły. Pasowałoby się do niej wybrać, więc no. Stardust, okej, okay, można to sprzedać z tego co mi się przypomina. No jest tutaj kilka, walk z tymi kolesiami. Tutaj akurat nie musieliśmy walczyć. O, tam będzie walka z naszym rywalem. Jak ja w ogóle mam ten rywal? Czekajcie. O, Bunnelbee! Bang, nie ma Bunnelbee. Był Bunnelbee, nie ma Bunnelbee. Togepi, o, jakie masz fajne, słodkie Pokémony. Szkoda, że ich wszystkich rozdupczam tym Rockslidem. I jeszcze stary dziadek, zobaczmy kogo ty masz. Ty masz Growlite'a. No, ty już masz też takiego fajnego Pokémona, Reversal. No, ale on też pada na hita. Furfru. To już chyba Pokémon z 6 geny. Chyba tak, to już chyba Pokémon z 6 geny. Ogólnie chyba ostatnio wyszła gra Pokémon Ultra Sun, nie? Bo widzę, że z tego pełno na YouTubie i chyba Judy to nagrywa. Przede wszystkim widziałem to u Hiro Volciego, który chyba w ciągu jednego dnia zrzucił 20 odcinków z tej gry, więc szapoba. Będzie co oglądać. Tak jak ten chyba już ogólnie ma już chyba 60 odcinków z tej serii, więc zanim ja to zobaczę, to pewnie mi się już odechce tego oglądać. Dobra, zobaczmy co. Jakiego my możemy Pokemon użyć jako pierwszego? Mi się wydaje, że może niech będzie Decibel. I Decibel jako ty pójdziesz jako pierwszy. I chodźmy, zobacz. A, Torpeda, no tak, bonjour, no tak. No tak, masz złapane 40 Pokemonów i dlatego 5 masz już w tym, Staravia. No to nie był dobry pomysł. 22 level tak w ogóle. Myślałem, że on też będzie miał Pokemon na takim poziomie jak... oczywiście ja. No ale nie ma. Milady sobie wyszedł. Quilladin. Na Quilladina nie zmieniamy. Nie zmieniamy na Quilladina. Za chwilę zastanawiam się, co to za Pokémon, ale już sobie przypomniałem. Super Potion. No ale to on zginie, dobra. Widzę, że nie masz zbytnio wysokich poziomów Pokémonów. Ralts. Okej, okay, Bite. Widzę, że nie idzie dobrze, że źle walka. Decibel sobie radzi fenomenalnie. Meryl. No to jest... Nie, to jest ostatni Pokémon? Halo, czy to jest ostatni Pokémon? Torpeda, czy to jest twój ostatni Pokémon? Nie. Ty masz jeszcze Vulpixa. Okej, okay, niepotrzebnie tutaj dałem Decibela. Dajmy sobie po prostu Roka. I Rok rozpierdzielił Vulpixa. I pokonany Torpeda. No przez to może, że mam przetrenowane Pokémony za bardzo. No ale to nie jest nazlog, żeby tutaj się martwić tym, że są przetrenowane. Tutaj oczywiście kapitan sobie żyga no do tego, do kosza. Oczywiście zwraca swoje wnętrzności. Tak, i teraz dostałem kata i mogę udać się do Vermilion, aby tam oczywiście zniszczyć to drzewko i dostać się do sali Pokémon. Gdzie oczywiście liderem jest Eltiser, czy tak, tam ten koleś od elektrycznych Pokémonów, który w anime miał tylko i wyłącznie chyba Raichu i ten Raichu próbował pokonać Pikachu i Pikachu chciał, żeby Pikachu ewoluował, w końcu nie ewoluował i później się tam stało jakieś zamieszanie i ogólnie Pikachu wygrał, więc no. Więc co teraz? Teraz moi drodzy zacznijmy od tego, że będziemy powoli kończyć odcinek, tak jak mówiłem za chwilę muszę się wybrać do szkoły. No i pasowałoby ten odcinek skończyć. Na samym końcu tego odcinka, jeżeli ktoś tutaj dotarł,
a wątpię, żeby ktoś tutaj dotarł, więc dziękuję wam za to obejrzenie tego odcinka, za zostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji na kanale. Ale także chciałbym was zaprosić, w komentarzu lub w opisie pod filmem będzie link do fanpage'a drużyny sportowej Sołtys Team Gaming. Jeżeli jesteście zainteresowani, wejście, kliknijcie łapkę w górę. Ja was wszystkich żegnam. Trzymajcie się! Cześć!